Jakiś czas w Polsce. Jak ci minął ten czas? Mój pobyt w Polsce jest zawsze dla mnie fascynujący, inspirujący oczywiście. Tym razem, no dosyć niedawno temu byłam w Zamościu. Zaśpiewałam recital dla Akademii Zamojskiej. Przepiękne miasto, po raz pierwszy miałam okazję zwiedzić właśnie architekturę architekta z Padwy, więc tym jest też takie połączenie między tymi dwoma miastami. Harmonia architektoniczna między właśnie Padwą a Zamościem. Wspaniale przyjęty koncert z gitarzystą Hernanem Navarro z Hiszpanii. I teraz miałam przyjemność już po raz czwarty wystąpić na festiwalu Bel Canto na zamku w Brzegu, zamku Piastów Śląskich. Bardzo miłe przyjęcie publiczności, bardzo miło wspominam ten festiwal. Towarzyszyli mi wspaniali artyści z Włoch, z Florencji, Senafini, Pietro Giorgini, duet pianistyczny, którzy wykonali utwory Dworzaka oraz Senafini zaakompaniowała mi przy utworach Chopina, Belliniego, Mozarta, Tosti, więc było dużo ciekawego repertuaru. Więc właśnie dzisiaj wylatuję do Włoch ponownie. Teraz mam 4 koncerty w Como. Przepiękne miasto, już tak pomiędzy granicą włoską a szwajcarską. I co sobotę mamy właśnie recital dedykowany i Pucciniemu, ponieważ mamy rok Pucciniego, ale też wykonam arię Verdiego, wykonam też arię Belliniego, Donizettiego, Rossiniego. Jeżeli mi się uda, to przemyca też Chopina, naszego wspaniałego polskiego. Na fortepianie będzie mi akompaniował Ennio Cominetti. Kiedy ostatnio rozmawiałyśmy, wyjeżdżałaś do Stanów, miałaś śpiewać bardzo trudną, współczesną muzykę. Jak poszło? O, dziękuję bardzo za to pytanie, bardzo ważne dla mnie. No właśnie, ostatnio jak się spotkałyśmy, to byłam po koncercie w Carnegie Hall z orkiestrą w Nowym Jorku, ale byłam też przed wyjazdem do Nowego Jorku dla Composer's Society, gdzie wykonałam 8 premier światowych. To był bardzo trudny koncert, kosztował mnie strasznie dużo nauki, nerwów. Siedziałam po 8 godzin dziennie przed tym koncertem, ćwiczyłam na maksa, ale super zostało przyjęte właśnie przez kompozytorów z Nowego Jorku głównie. Wykonałam Timothy Miller, tam był jeszcze John Wineglass, który jest kompozytorem z Los Angeles, który tworzył muzykę filmową. Przepiękną premierę wykonałam jego utworu, Paternoster, po łacinie akurat. Timothy Miller, wspaniały utwór. Pan Cohen, też wybitny kompozytor, też zupełnie inna stylistyka. 8 premier, każdy utwór zupełnie inny. Rufner też był taki kompozytor właśnie z Nowego Jorku, bardzo trudny. Więc każdy kompozytor, David Lee, który też jest, ma korzenie z kolei orientalne, też napisał dla mnie utwór. Więc te 8 premier wykonałam bardzo, bardzo trudnych. Niektóre tylko na fortepian i na głos. Akompaniował mi Craig Keter, znakomity pianista z Nowego Jorku. A niektóre utwory były jeszcze na baryton, na głos męski z Nowego Jorku. Wspaniały baryton mi towarzyszył. Była też skrzypaczka i wiolonczelista, więc
No, ciekawy koncert, ale bardzo dużo mnie kosztował. Naprawdę wyzwanie mega, bo to jednak 8 premier. Z reguły jest tak, że śpiewam utwory, które już znam, plus kilka utworów nowych, a tutaj wszystko było nowe dla mnie zupełnie, więc bardzo mnie to kosztowało, ale zostało super ciepło przyjęte, jeżeli chodzi o interpretację i warunki głosowe, bo niektóre utwory były bardzo niskie, prawie na mezzo-sopran, niektóre były bardzo wysokie, więc trzeba było tutaj skalę głosu wykazać, ale też interpretację, bo niektóre były bardzo dramatyczne. Na przykład jeden tam utwór mówił o kocie, który utopił się w akwarium na przykład. Więc takie niektóre surrealistyczne teksty też, dlatego nie dość, że trudna muzyka współczesna, to jeszcze te teksty bardzo trudne. W języku angielskim niektóre po łacinie, jeden po niemiecku, więc każdy właśnie w jakimś tam innym języku, w innej stylistyce, ale no, jestem szczęśliwa, że się udało, że dobrze poszło, bo bardzo mnie to dużo kosztowało pracy. Wybierasz się do Maroko, to już kolejny tego typu kraj. Jak to się stało, że właśnie teraz jedziesz do Maroko? Właśnie, teraz w tym miesiącu, 22 czerwca wylatuję do Maroko. Pomiędzy tymi koncertami we Włoszech po raz pierwszy będę w Maroko, w mieście Fez, na zaproszenie właśnie byłej pani ambasador Syrii we Włoszech, która tutaj właśnie, byłam zaproszona do Syrii w tym roku, w Damaszku byłam, kiedy zdaje się chyba w lutym tego, czy lutym albo w marcu, już nie pamiętam, tak dużo się działo tego roku, w teatrze operowym w Damaszku śpiewałam. No i tam bardzo ciepło zostałam przyjęta, no i teraz był też z nami, była też pewna osoba bardzo ważna z Maroko, której się bardzo spodobało, więc zaprosili mnie na festiwale właśnie i kultury, i muzyki, i opery do tego miasta Fez. W antycznym amfiteatrze się odbędzie właśnie koncert. Zapraszam, jeżeli będziecie turystycznie w Maroko, zapraszam na ten koncert. Thank you.